Kolejny system, w który wyposażyliśmy motocykl, to system, który nazywa się Scott Oiler. Jest to system lubrykacji, o ile istnieje takie polskie słowo w ogóle, lubrykacji zestawu napędowego, czyli zębatek i łańcucha. I który żyje sobie tutaj pod siodłem. Tutaj jest pojemnik, do którego wlewa się... Początkowo wlewaliśmy tutaj oryginalny olej Scott Oilerowski, ale ponieważ takiego oleju tutaj nie ma, teraz używamy najzwyklejszego po prostu oleju silnikowego, którykolwiek mamy. Zaczęliśmy od 10W40, teraz tutaj w Argentynie dostajemy tylko 20W50 i ten system naprawdę działa świetnie. My w ogóle zapomnieliśmy o lubrykacji łańcucha w postaci, wiecie, tych puszek wareozolu po prostu do spryskiwania łańcucha i co 500-600 km tej właśnie, tego utrzymania, tego zestawu napędowego, ponieważ Scott Oiler robi to po prostu za nas. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to po prostu, żeby tylko ten rezerwuar, ten pojemnik, który się znajduje pod siodłem, po prostu go dopełniać co tam 600 do 1000 km i nie ma w tym większego problemu. System oczywiście jest w pełni regulowany. Można spokojnie sobie pokrętełkiem regulować ilość oleju, którą chcemy, żeby kapała nam na łańcuch. I w zależności od terenu, po którym się poruszamy, czy jest to piasek, czy jest to szutr, czy jest to asfalt, tak sobie regulujemy ilość oleju, która ląduje u nas na łańcuchu. Przy asfalcie jest to minimalna ilość, ponieważ nie jest tak zanieczyszczony. Także my to trzymamy może na 20%. Natomiast kiedy wjeżdżamy na szutr, gdzie jest dużo kurzu i tak dalej, wrzucamy tego prawie na maksa po prostu, żeby chociaż trochę tego oleju tam skapało, żeby chociaż trochę ten łańcuch był nabliżony niejako. Oczywiście są dwie szkoły. Niektórzy mówią, żeby w ogóle go wyłączyć i po prostu jechać na suchym łańcuchu. Ja jakoś z tym próbowaliśmy tak też, ale łańcuch w tym momencie się strasznie nagrzewa, efektem czego się rozciąga i zużywa. Dlatego wolimy co 500 km zatrzymać się, faktycznie umyć łańcuch po prostu wodą i po prostu naoleić go niejako jeszcze raz. Jedyny problem tego systemu, nad którym myślę Scott Oiler, firma Scott Oiler, która wymyśliła ten system, muszą popracować, to jest ta końcówka samego systemu. Jak widzicie, on tutaj spod siodła przechodzi tutaj za owiewką i wyłazi sobie tutaj. Jest poprowadzony takim przewodem wypełnionym olejem tutaj aż do tylnej zębatki. Tak więc problem jest taki: końcówka, która jest tutaj na zakończeniu tego całego systemu, sprzedawana wraz z zestawem, jest ze sztucznego tworzywa o jakimś tam minimalnym promieniu średnicy. I problem jest taki, że dosyć często, przez to, że są oczywiście duże wibracje w tym miejscu i tak dalej, ten system nie jest sztywno zamocowany do wahacza, dlatego też bardzo często ta końcówka wkręca się w łańcuch i efektem czego jest po prostu wyrywana z tego systemu i system nie działa. Dlatego myślę, że nad tym chłopaki ze Scott Oilera powinni trochę popracować. My straciliśmy już chyba z 4 końcówki, ale radzimy sobie z tym w ten sposób, że idziemy do najbliższego supermarketu, kupujemy sobie lizaka Chupa Chups, który ma gdzieś tej 10-centymetrowej długości plastikowy patyczek, który jest pusty w środku. Upierdzielamy końcówkę tą z tym takim dziwnym wentylkiem powietrza. Ładujemy w ten system i w ten sposób nie mamy z tym większego problemu. Także tak to wygląda. To jest jedyny problem z Scott Oilera. I to właściwie tyle. Poza tym system naprawdę działa świetnie. I nie żałujemy, że sobie ten system właśnie założyliśmy u nas na sprzęcie. Założyliśmy sobie również ochrony tutaj, które służą dwojako naszemu podróżowaniu. Po pierwsze, ochraniają dłonie kierowcy od wiatru dosyć znacznie, wiatru i deszczu. A po drugie, co jest o wiele bardziej ważne, jest ochraniają te wajchy, które są od sprzęgła i przedniego hamulca, tutaj zaraz za nimi. I faktycznie działają świetnie. My wyłożyliśmy się już bardzo, bardzo wiele razy na tych drogach szutrowych tutaj w północnej Argentynie i tutaj w Patagonii.
i wajchy ciągle są w tym samym kształcie i w tej samym stanie. Jak widać, tutaj jest bardzo dużo porysowania od wszystkich kamoli, które uderzyły w te ochrony, naprawdę sprawdzają się świetnie. Także jeśli myślicie o założeniu, zakładajcie. Naprawdę super, super sprawa. Kolejną rzeczą, którą założyliśmy, a którą właściwie zrobiliśmy sobie sami, jest ta rura tutaj. To jest niejako przewaga DL650 nad DL1000, ponieważ w DL1000, w tym dokładnie miejscu, jest drugi wydech. DL650 ma tylko jeden wydech z tamtej strony, dlatego mamy tą pustkę tutaj, którą możemy wykorzystać na coś, więc wykorzystaliśmy tą pustkę na założenie takiej tuby, którą wykonaliśmy po prostu z rury toaletowej PCV 110 mm średnicy, z zakończonej elementem odczyszczaka, również z kibelka. I w tej rurze właśnie żyją takie różne pierdoły, które się naprawdę super przydają. Opaski plastikowe, których po prostu bierzcie na masę, bo zawsze coś odpada i to jest super sposób, żeby tymczasowo coś przymocować z powrotem do motocykla. Strzykawka do napełniania skotolera, o której pomyślała Gośka. Klej, rękawice, jakieś inne narządka do odkręcania kół, do serwisowania motocykla po prostu. Do zmiany oleju, odkręcania kół, zmiany klocków hamulcowych, wszystkiego. Wszystkich takich pierdół, na które właściwie nie ma miejsca. Także to sprawdza się świetnie i to jest po prostu przymocowane tutaj do stelażu, na którym żyją kufry. I działa to naprawdę wyśmienicie, moi drodzy. Wyśmienicie. Dobrze, tyle. Kolejną rzecz, którą zmodyfikowaliśmy od wersji standardowej, jest siodło naszego DL-a. Wersja 1000 tutaj trochę wygrywa, bo mają wygodniejsze siodło. Natomiast ta wersja z 650 jest naprawdę, naprawdę niesamowicie niewygodna. My po, nie wiem, 100-150 kilometrach na oryginalnym siodle po prostu bóle dupy, bóle krzyża, bóle wszystkiego po prostu. Dlatego zmieniliśmy to siodło. Pojechaliśmy do tapicera w Szkocji. Wysłaliśmy to siodło do takiej firmy Viking Seats pod Londynem. I chłopaki zrobili jakąś tam robotę. To oczywiście musieliśmy poprawić w Polsce u tapicera. I włożyliśmy tutaj o wiele więcej gąbek. Oprzyliśmy skórką i naprawdę, naprawdę to siodło działa super. Także jeśli myślicie, jeśli wasze siodło jest choć trochę niewygodne, wycieczka do tapicera obowiązkowa, założenie innych gąbek naprawdę, naprawdę pomaga. My możemy w tym siodle teraz siedzieć spokojnie 8 do 10 godzin dziennie i nie ma większego problemu. Powiem wam szczerze, że nie ma większego problemu. Kolejną super rzeczą, którą jest warto kupić, jest skóra owcza, którą my zanabiliśmy z Zakopanego, hej, łowca z Zakopanego. I naprawdę sprawdza się świetnie. Na Allegro to kosztowało nas chyba 70 zł plus przesyłka. I naprawdę wiele osób pyta nas, czy nam nie jest na tej skórze za ciepło, ale prawda jest taka, że to owłosienie, ta sierść owcza powoduje, że znajduje się tu taka pustka powietrzna i cały ten system niejako o wiele lepiej oddycha. Dlatego też, jeśli macie okazję kupić sobie skórę owczą, to na pewno zanabyjcie takową, ponieważ kiedy jest zimno, jest w pupę cieplej, a kiedy jest naprawdę gorąco, ze względu na jej kolor, ona nie ściąga tylu promieni powietrznych, co promieni słonecznych, co ta czarna skóra tutaj na siodle, dlatego jest fajnie i chłodniutko na takiej skórze, kiedy jechaliśmy przez Brazylię w takich temperaturach jak 40-45 stopni Celsjusza, to naprawdę nie było większego problemu wsiąść na motocykl i po prostu uderzyć w trasę, ponieważ nasza skóra owcza z Zakopanego świetnie w tym właśnie pomaga. Także jeśli myślicie, to zakupcie.